Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj chcę Państwu pokazać mój sposób na oszczędne palenie piecu centralnego ogrzewania. Najważniejszy jest w tym wypadku piec, który musi być wyposażony w termometr i taki regulator siły ciągu. To jest urządzenie niezbędne do prawidłowego, oszczędnego palenia w piecu. I oczywiście ja tutaj mam już paręnaście lat gruntownie bardzo mocno ocieplony, dodatkowo jeszcze piec na wszystkie te klapki zamknięcia mam ocieplone dodatkowo wełną mineralną, u góry też. Oczywiście wszystkie rury, które idą do mieszkania, też są gruntownie mocno ocieplone, pamiętajmy, wełna szklana, niepaląca. I zaraz Państwu pokażę, jak ja rozpalam, jak ja palę racjonalnie naprawdę. Warto jest przed każdym paleniem, nawet takim racjonalnym, teraz tygodnie i tak nam z reguły wygaśnie, bo będzie za dużo popiołu, po prostu dokładnie ten popiół wybrać. I zaczynamy układanie naszego węgla. No ważne, żeby dosyć duża była komora spalania. Układamy na sam dół największe kawałki węgla, a na wierzch najmniejsze kawałki węgla. Jak żeśmy ułożyli dosyć ściśle nasz gruby węgiel na wierzch drobny, układamy sobie piramidkę z drzewa, znaczy się pierw papier, później drzewo. Na wierzch dajemy troszeczkę drobnych kawałków węgla i rozpalamy po prostu, staramy się rozpalić, żeby nam się piec zaczął węgiel palić od samej góry. Regulator siły ciągu ustawia między 50 a 60 stopni. Oczywiście szybę od komina jest otwarty całkiem, czekam, aż się dobrze rozpali. Jak słychać, ciąg jest prawidłowy, pali się jak trzeba, ale widać na dole tu nie ma ognia. U góry otworzę Państwu drzwiczki, tu mi się od góry fajnie pali. I tak właśnie należy palić w piecu, można to palić w każdym piecu węglowym, także kaflowym. Tylko trudność jest właśnie przy rozpaleniu. Jak już rozpalimy, to już później będzie się nam fajnie palić. I musimy czekać przy naszym centralnym tutaj ogrzewaniu, jak temperatura wzrośnie do 50 stopni na termometrze. Jeszcze jedna rzecz, która na pewno nam przyniesie co najmniej 10% oszczędności, to jest popiół pozostały po paleniu. Warto jest, bo niektóre węgiel się nie spali nam do końca, przeleci przez popielnik, to warto mieć właśnie takie sitko jakieś i po prostu sobie przecedzać, odcedzić popiół i drugi raz rzucaj do pieca, żeby to spalić. Nie wyrzucaj, bo to jest węgiel niespalony nieraz. Nawet przeleci przez popielnik, wleci do popiołu i warto jest to jakiś czas po prostu oddzielać sobie z powrotem do pieca i spalać całkiem. Ja tutaj spalam do końca i zostaje mi praktycznie taki sam popiół, który go dopiero wyrzucam. Żadnego węgla tu nie ma. Wszystko idzie w piec. Temperatura na moim piecu wynosi na razie 45 stopni. Jeszcze musimy poczekać, żeby przekroczyło 50. No mój piec to wystarcza. Jakieś półtora wiaderka i ogrzewam ponad 220 metrów sześciennych pomieszczenia. Jest temperatura 22-23 stopni. Teraz temperatura mi tu wzrasta już około 50 stopni. Na regulatorze siły ciągu mam między 50 a 60 stopni. Zaglądamy sobie tutaj do pieca. Tu się ostro pali z góry, na dole w ogóle się nie pali, tak ma być. Zamykamy górę, zamykamy dół, sprawdzamy, żeby nam tu nic nie blokowało, klapka, żeby się zamkła. I ten regulator tam od komina ustawiam 1/3, 2/3 zamknięcia. Nie wiem, czy to będzie widać, przymknięte tutaj od komina. Ważne jest, żeby przy pięku po prostu z przodu nam dym nie leciał. I spokojnie możemy iść do domu i cieszyć się ciepełkiem. Już na ten regulator tu reguluje temperaturę, nie wzrastać, a nie opadać. I za jakiś czas, 8-12 godzin, starczy go przyjść i dojrzeć do pieca. Ewentualnie przegrzewaczem, pogrzewaczem pogrzebać, ewentualnie z góry jakąś bryłkę dołożyć, żeby się paliło. Dziękuję za uwagę. Myślę, że sposób mój Państwu się przyda. Oszczędzicie trochę węgla, drzewa. Będziecie mieli ciepło w domu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne nie tylko.